Coś bardziej wesoło. Witaj, mężki, z tej strony Dragon, w kolejnym odcinku z Hardware 4 na aplikacji Regnum Polea jako Wielkie Imperium Rzeczpospolitej. W ostatnim odcinku oczywiście zaczęliśmy nad sojusznikami Wielkiej Brytanii na lądzie, że tak powiem, na kontynencie. A w tym odcinku będziemy próbować, żeby może już Wielką Brytanię się zająć. Więc tak naprawdę mamy tutaj najpotężniejszego wroga na świecie, Grecję. No i z Grecją to można, no i można i powinno, jak najbardziej ją okrążyć, żebyśmy tutaj nie mieli problemu. No i w sumie powoli się zajmujemy tym. Tutaj zorientowali się, że anteny są wolne i nic tutaj nie stoi, żeby tutaj się zająć. Oraz reszta dywizji już tak naprawdę nic nie ma do roboty. W głównej mierze. Więc wyślemy ją, żeby pilnowali tutaj Włochów. Wiadomo, że Włosi to jest nasza pięta Achillesa. Ponieważ kto wymyślił naród, który po prostu nie potrafi swojego państwa ochronić. I będziemy po prostu tutaj w większości stać i modlić się to, że jak pokonamy Wielką Brytanię, to dalej już nic nie trzeba będzie zrobić. Oczywiście to jest mało możliwe, dlatego że mamy Stany Zjednoczone. Tak. I Stany Zjednoczone to nie będzie aż taki łatwy przeciwnik. Bo nie mamy w ogóle floty. Tak. Co tutaj mamy? Kijowa co najmniej. Nie zrobiliśmy Kijowa? Kijów. Wow, nie zrobiliśmy Kijowa. Dobra, trzeba to szybko zrobić, żeby nie dostać tych minusów. Plusy są nawet fajne, ale minusy... Gorsze są minusy po prostu. W takim razie niech tutaj się zrobi Kijów, a my już powoli będziemy się szykować na desant. Tylko najpierw niech się tutaj te dywizje zajmą tym wszystkim. Niech się tutaj przejdziemy. No i powinniśmy już niedługo tutaj mieć kontrolę całą nad Grecją. Aż dziwne, że Grecja jeszcze nie padła. A, to nie... Myślałem, że to my atakujemy i że takie, ale słabo atakujemy, a to był sojusznik. Okej, więc wszystko tutaj padło i mamy wolną armię. Więc możemy ją wysłać oczywiście tutaj. A wy... Wy ile już korzystacie? 26. Nie chcę, żeby było aż tak bardzo... aż tak bardzo rozpięte. Żebyśmy nie mieli zbytnio daleko, więc w takim razie wy dostaniecie tutaj rozkaz. Żeby bronić tej części kontynentu. I chyba... ten wybuch. Okej, więc to jest wszystko. Wyłączył wam się ten rozkaz. Jeszcze mamy oczywiście tych, więc tych możemy tutaj wystawić. I... co? Wy się ćwiczcie, wy ćwiczcie i wy też ćwiczcie. Wiem, że to trochę głupie, ale zanim się tam na nas ktoś zdesantuje, to już będą wyćwiczeni, więc to nie będzie problem. Okej. Kolejne miasto ze statusem królewskiego. A my teraz czekamy. Tak, tutaj jest ich sporo i mają port. Dałoby się wysłać jakąś armię. No, gdybyśmy tylko mieli. Dobra, na razie tutaj stoimy. Zanim się to wybuduje, to może trochę potrwać, ponieważ oczywiście oni nas co chwilę atakują. Chociaż niby za miesiąc ma powstać, więc... Więc to nie jest tak źle. Coś tutaj mamy... Mamy obligacje wojenne. To jest nawet dobre. W międzyczasie oczywiście ja wydaję siłę polityczną, nie na odcinkach, bo to trochę zajmuje, na medale. Więc po prostu rozdawałem medale, dlatego też mamy już normalną ilość siły politycznej, a nie jest jakieś 500 czy ileś tam.
Reszta świata jest na razie oddzielona od nas, to nie jest, jest aż tak źle. Kanale już nie mamy w ogóle żadnych samolotów, wszystkie nasze myśliwce padły. Nie padły, ale są na tym okresie, żeby paść. Tak, produkcja naszych myśliwców jest w opłakanym stanie. Przydałoby się ich naprawdę mnóstwo produkować, ale nie mamy zbytnio fabryk. Musimy się najpierw zająć czymś innym. Czymś o wiele ważniejszym, więc... Więc szkoda. Tutaj mamy w sumie nasza artyleria. Może tutaj sobie trochę... trochę oddamy. I tutaj rozpoczniemy mega produkcję samolotów. I jeszcze większą. Ale guma jest nam potrzebna. A żadnego państwa z dobrymi zasobami gumy, którzy by nam tutaj podesłali, to zbytnio nie mamy. Tutaj trochę mamy. Trochę mamy tutaj. Możemy zwolnić naszą. W takim razie. Nasz pobór stali. No i w sumie mamy taki problem, że oni mają na tyle samolotów, że my nic nie możemy zrobić. W skrócie. Okej. Miasto z statusem królewskiego. Uwielbiamy to. Tutaj już nic nie możemy zrobić. A, i możemy teraz wykorzystać to, żebyśmy zaspamowali sobie tutaj wszystko. Okej. Badania. Zanim statki mam... Tutaj zaczniemy budować nowe statki, to minie trochę czasu. Okej. Grecja został złamany, więc... Ktoś inny powinien też być łamany. Może Wielka Brytania. Dobra, zacznij się tutaj szyfrować i byśmy wysłali też tutaj do Londynu. Dobra, i czekamy. Nic więcej nie możemy w głównej mierze zrobić. Nasza produkcja kuleje. Tutaj niby coś sobie dobuduję, ale tyle dobuduję, co nic. Budowa pancerników. Jak to wygląda z tymi? Oni w głównej mierze nie mają tych zapasów, ale w głównej mierze też mamy problem z tym, że ja im dałem punkt zaopatrzenia, a oni tak nic nie mogą. No dobra, wycofamy ich, niech po prostu stoi tutaj armia. Okej, tutaj zostali wypchnięci, widzę. A nasi w miarę... No też sobie radzą. No, czyli typowa wojna z Antantą, kiedy musimy się zdesantować na wyspę. To jest bardzo interesujące. Teraz będzie odcinek poprzedni, to jeszcze coś robiliśmy, a w tym będziemy po prostu sporadycznie szukali możliwości naprawienia czegoś. Dobra, tutaj guma, wiadomo, że jest problematyczna. Możemy dać w sumie na górę. Na górę te samoloty. I żeby cokolwiek nam się produkowało z tymi. Jak to jest z tymi samolotami? Stracimy ich bardziej, czy... No, jesteśmy w stagnacji w sumie. Tutaj jakieś czołgi? Nie, no to artylerię mamy. Na szczęście mamy, że tak powiem, artylerię tą rakietową, więc to jest jeden taki plus. Który już jest poziom tego minimum, ponieważ co chwilę ulepszam, co znaczy, że już chyba kończy się nam ulepszanie tego. Mio 10, no to już wszystko jest najlepszym
porządku, jeszcze broń oczywiście, ale jakoś tak wyszło, że ta broń to tak mało, co się dzieje z nią. Dobra, tutaj nieco samolotów, tutaj nic nie robiliśmy. Tutaj czołgi też nam zostało jeszcze trochę. Okej, nie chcemy waszej dywizji. Wyzwolili Albanię. Super. Podoba mi się to. Tutaj widzę, że... Czy ich wypchnęli? Tak, wypchnęli ich. No, w Sycylii to raczej już ich... Już raczej się nam nie uda zdobyć. Więc musimy poczekać. Co tutaj w ogóle tam daje? W głównej mierze daje nam fabryki. To jest tyle. Ale tutaj pojmaliśmy trochę agentów. Wielka Brytania. No. Na razie to ona wysyła tylko desanty, żebyśmy je niszczyli. Ale wygląda na to, że aż tak bardzo nie zajęliśmy się. Francja, no to tak, Francją. Chile? What the heck? Dlaczego Chile jest? O, my też trochę zrobiliśmy do tutaj Stanów Zjednoczonych. No, Stany Zjednoczone w głównej mierze po prostu się zajęły tym miejscem. O, chcieli się zdesantować na port, którym trzymam wszystkie nasze Marines. W ogóle przydałoby się już dać jakiegoś gościa. Mamy jakiegoś gościa, który ma jakieś takie trajtki pod dywizje Marinesowe? Nie widzę, żebyśmy mieli. Więc damy sobie jakieś. Tutaj co ten możemy dać, nawet niech będzie. I ciebie też możemy wysłać. Okej. Okay. No niedługo się nam uda już całą gospodarkę zrobić. To jest zawsze coś. A w międzyczasie budujemy przeciwlotnicze. Tak, jak to wygląda w powietrzu? No w powietrzu to upadamy. A tak ogólnie rzecz biorąc, no Benelux sobie trzyma się. No, przydałoby się już mieć lepsze samoloty, ale raczej się nam nie uda przez większy czas. No, powiem szczerze, jesteśmy w bardzo złej sytuacji z tego względu, że po prostu nasz rozwój jest oparty na tym, żeby kanał mieć. Kanał musielibyśmy teraz zapewne wysłać jakieś tysiące samolotów. Nie mamy tysięcy samolotów. Ponieważ gumę nie mamy. Może gdybyśmy mieli trochę lepszą gumę, no to wtedy byłoby lepiej, ale tak to nie mamy. Samoloty chyba więcej tracimy niż zyskujemy. Więc wydaje mi się, że czas odwołać samoloty z kanału. No i musimy sobie po prostu odbudować. Odbudować lotnictwo. I tyle. Większość szło w głównej mierze do kanału, więc... To był powód, dlaczego tak dużo traciliśmy. Ale też mamy problemy z, wiadomo, z resztą, dlatego że... Nie mamy gumy! Moglibyśmy sobie... wysyłać to wszystko, tylko że po co, jeżeli wiadomo, że oni nam to wszystko zestrzelą. Coś tutaj mamy. Możemy sobie dwie fabryki. Tak. I od Węgier nie będziemy brać. Tak. Połowa odcinka, a my już nic za bardzo nie możemy porobić. Możemy resztę celów narodowych zrobić. Tutaj fajne ikonki, nie powiem. Są. Tutaj nie ma zbytniej różnicy. Co najwyżej może... Nie wiem, czy to model po prostu nie wie, jak to dokładnie działa, czy po prostu samo my. Bo to, nie wierzę, że ktoś, kto tworzył ten mod, ten oryginał, robił coś takiego, że koniec końców... koniec końców było coś takiego, że o, mamy problem tutaj z mamy problem z tymi producentami,
No to nic nie zrobimy. Myślę, że raczej by dawał trochę więcej producentów, więc było akurat by dziwne, gdyby tak nie było. Ale to już mówię, no fajnie, że ktoś zaktualizował to. Ja bym raczej się tego nie podjął z tego względu, że tak naprawdę to jest takie jednorazowe, że później pracować nad tym to tak w sumie nie chciałoby mi się, a później, żeby to aktualizować do kolejnego, no to w sumie też by się mi aż tak bardzo nie chciało. Dobra, czekamy w głównej mierze teraz na lepszy ten model samolotu. W sumie po co mamy czekać, że możemy zacząć go badać? Może jeszcze nie, ale możemy zacząć badać części do lepszego samolotu. O. Więc chciałem sobie tutaj wyłączyć. Więc jest takie pytanie, czy my mamy tak, to jest ulepszony mały płatowiec. Tak zastanawiam, może po prostu my mamy jakiś taki mega słaby, ulepszony. Mogę go ulepszyć jeszcze trochę. I też mamy. Co to tak? Zwrotność i prędkość. No to też jest. Dobra. O, na szczęście się trochę ulepszyło. Dostarczyli nam trochę gumy, więc możemy szybciej produkować. Coś tutaj mamy. Jakieś stare czołgi. Zabito nam agenta. Akurat to nie był Polak, więc. Więc nie ma problemu. Tutaj powoli się przebijają. My tak w sumie w głównej mierze nawet. No na to nie zwracam uwagi, dlatego że nie udałoby nam się tutaj przebić. Oraz AI to też by się nie udało nam tutaj jakoś wymanewrować dywizji, więc nie opłaca się. Teraz ta muzyka oczekiwania. Czy to jest jakaś dżunglowa muzyka? Tak. Ale przynajmniej fajna jest na oczekiwanie. Nie byłoby fajna, gdybyśmy walczyli, ale fajna na oczekiwanie. Okej. Okay. Mamy fabryki, które wiadomo, że bardzo trudno, żebyśmy coś wydali. Więc możemy poszukać to, co mamy problemy. Mamy problemy z aluminium. Aluminium akurat możemy sobie zbierać, więc bierzemy sobie od naszych marionetek, bo nie chce mi się wydawać aż tak dużo fabryk cywilnych. No nie, Borys umarł, czy będzie jego syn? Nie, jest ten gościu. Utworzenie rady regencyjnej. To jakoś trzeba poczekać na to, car Borys nie żyje. Powrót jego ojca. No. Okej, okay, pytanie jest takie, czy tak ktoś do nas. Turcja. I to nawet fajnie. Fajnie, żeście nas atakowali. Bo możemy przecież przejąć teraz. Możemy przecież po prostu. Dobra, wysłamy was tu. Przejąć teraz możemy zasoby. Zasoby Afryki. Więc. O mój Boże. Więc to jest takie dobre. Was wyślemy tutaj. Wy ćwiczyliście chyba tak, was włączyłem. Więc super, żeście dołączyli do wojny. Uwielbiam ten ruch. Może nie pochwalam, ale cieszę się z tego. Więc tutaj jest. W głównej mierze się desantują co chwila Brazylijczycy i reszta. No nawet dobrze, że co chwila tutaj. Tutaj się desantują, bo możemy się tym zająć, tylko wiadomo, że po pewnym czasie to też jest irytujące nieco. Jak to wygląda? No nasze. Powiem tak, nasza armia powinna się tutaj coś zająć, ponieważ dywizje sojusznicze w ogóle nic sobie nie radzą z tym. Myślę, że reaktor jądrowy to jest idealne badanie, żebyśmy teraz robili. Na razie nic też nie możemy wystawić z. Bo sprzęt wsparcia nie mamy i pojazdów zmechanizowanych. Możemy tutaj trochę sobie polepszać tych. No, bo gumę potrzebują, tak.
No, problemy z gumą. Może jak Afrykę po prostu dobędziemy, to wtedy trochę będziemy mieć. Zastanawiam się, czy Belgia, czy ty po prostu nie masz embarga na nas, czy coś takiego? Na nich, ale powinniście mieć dużo gumy. Więc co się stało, że nie wysyłacie Belgia? Co tak macie mało gumy? Co to jest? What? Dlatego lubię Road to 56. Road to 56 dodaje więcej gumy w tamtym miejscu. Okej. Okay. Widzę, że powoli już się przedostajemy. W głównej mierze to po prostu musieliśmy dotrzeć na to miejsce, żebyśmy w ogóle coś mogli zacząć robić. Ale jeżeli chodzi o samoloty, no, jesteśmy akurat tutaj dominacji. W głównej mierze przez to, że po prostu reszta samolotów jest słaba. To nie są te brytyjskie samolociki. Co to jest? Ja myślałem, że już coś dla nas. Dobra. Tutaj widzę, że trochę powysyłali dywizji. A ja też nie chcę wysłać już takiej wielkiej armii, ponieważ tam ewidentnie będzie słaba infrastruktura. Dobra. Więc tak, Grecy wybudowali tutaj fort, żeby się bronić przed Turkami, a teraz kończy się na tym, że bronią Turków tym fortem. Trochę ironia. Ale, czy to nie jest jakiś taki gość, który został wysłany przez Niemców do tych? Okay. W głównej mierze my wygrywamy dzięki temu, że oni mają taką słabą organizację. Ale my przegrywamy przez to, że mają dosyć dużo dywizji. Czy ta armia ma maksymalnie, ale mamy problem z zaopatrzeniem, ponieważ w ogóle tutaj nie ma żadnej kolei. Okay. Wiecie co? Czekajcie. O tak, pociągniemy. Nie lubię mieć kolei na wybrzeżu. Okej, trochę tak. No, widzę, że już nasze przeciwlotnicze powstają. No, mamy ich 5 tutaj. Chyba nie można mieć. A, można mieć. Chciałem powiedzieć, nie można mieć większej liczby, ale takie. No, w sumie tutaj mamy 30. No i dzięki temu też mamy trochę spokój z tymi samolotami. Okej. Część naszych dywizji postawiła się. A w takim razie wysyłamy was tu. A wy? Reszta to po prostu musimy tutaj się zająć tym. Dobra. Więc wygląda na to, że powoli kolej się buduje. My tutaj już nic nie możemy zrobić. Więc wyłączamy. Teraz Wilno ma status królewski. I zostały nam ostatnie cele narodowe związane z tym. Okej, więc możemy tutaj zaspamować sobie. Mówię, nie trzeba patrzeć na to, dlatego że większość tych rzeczy to tam ma takie fabryki czy coś takiego, tylko tutaj. Co to jest? Rozbudowa ostrej bramy. Czy to jest jakieś, nie wiem, forty? To dziwne, że nic tam nie ma podpiętego. Okej, więcej dywizji, bardzo chętnie. Tutaj czy mam jakieś samoloty? Wróg ma sporo samolotów. Miałem do tej armii dopiętych. To jest w głównej mierze przyczyna naszego braku tutaj czegokolwiek. Dobra, wyślijmy sobie tutaj osoby, żebyśmy mieli jakiś tam wywiad i wywiad. I sobie na razie tutaj zastopujmy i włączmy z Turcji sobie. Wydaje się na to, że to będzie główna teraz walka. Tutaj, no, Brytyjczycy sobie jakoś radzą z tym. Mamy trochę tych samolotów, ale nie chcę aż tak bardzo ich modernizować. No, powoli braki gumy się kończą. To jest fajne, tylko skąd?
O, wiem, co można było zrobić zawsze. Syntetyczną gumę zacząć produkować. To jest zawsze dobry moment na syntetyczną gumę. Okej, myślę, że artyleria jest już na dobrym poziomie, więc możemy zmniejszyć jej produkcję. Zwiększymy produkcję tego. Tego nie musimy. I oczywiście samolotów. Trochę to nam zepsuje, jeżeli chodzi o jakąkolwiek możliwość budowy innego ekwipunku, ale przynajmniej uda nam się trochę tak ogarnąć. Dobra, jak to wygląda z budową tego? Wygląda na to, że potrwa jeszcze długo. Okej, okay, Bałtyk? Ktoś się na Bałtyku zdesantował? Istnieje taki region jak Bałty? Okej, dobra, widzę, że coś tutaj nam nie idzie. Nie powiem, nie jest to zbyt miłe, kiedy się patrzy, jak sojusznik dosłownie nie potrafi tutaj ochronić się. No, w takim razie musielibyśmy wysłać jakąś armię. Jest taki problem, że nie mamy. Mamy tych. Jak wiadomo, że przez dłuższy czas tutaj nic z nimi nie zrobimy. Wyślę ich po prostu, żeby mi pomogli. Okej, coś tutaj. Masz taki trade. Okej. Więc. O, możemy usunąć czwarty rozbiór Polski. To mi się podoba. Więc Turcja okazała się być kolejną fortecą. Co nigdy nie jest miłe. Kiedy po prostu nic nie możesz zrobić, dlatego że ktoś zamienił się w fortecę. I co tutaj możemy zrobić? Autonomię. Możemy ich zmniejszyć, żeby umarli. Szczerze powiem, nie chciałbym tego robić, dlatego że głównym powodem, dlaczego ich wyzwoliłem, to było to, żeby nie umierali. Żeby po prostu coś tam istniało. Ale jeżeli gra tak nawet mówi. Wy jaki macie rozkaz? Macie normalny. Okej, okay, to jest nawet. Nawet okej. Okay. Chile rozpoczęło wyścig zbrojeń w marynarce. To jest bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe napisane. Oraz. Czy my tego nie robiliśmy? Stanu Królewskiego Mazowsze. Czyli nam się zblokowało nowe. Nice. Okay. Tutaj trochę tracimy wsparcia wojskowego. Na razie nic nie możemy zrobić. Aż ta produkcja potrwa. Okej. Okay. Synergię Imperium. Jest. To jest chyba zmienione, akurat powiem szczerze. Bo wcześniej musieliśmy kontrolować, teraz już nie musimy kontrolować. To znaczy, że to było zmienione. Widzę, że Włosi przejmują kontrolę. Na szczęście nasze dywizje są na tyle dobre, że po prostu stoją i chronią te regiony. Więc to jest w miarę okej. Okay. Ale tak, no. No, żebyśmy tutaj coś porobili, to trochę minie czasu. My wysłaliśmy te dywizje, co one powinny mieć trochę bonusów za swoje za to, że są siłami specjalnymi. Okej, okay, więc tutaj sobie wybierałem trochę rzeczy. Jak to wygląda z samolotami? Mam już 500. Brakuje 500, to naprawdę jest już o wiele lepsza liczba niż wcześniej. Myślę, że już sam ten samolot już można robić.
i musimy się tak przygotować, żeby kompletnie, ale to kompletnie już tak zacząć przygotowania, żeby zrobić taki mega fajny samolot. Więc niech tutaj na razie się tworzą. Dodajemy wam dywizję. Jak to wygląda z tym? Oni co chwilę nas atakują, przez co nie możemy nic zrobić, ale przez to, że już tutaj jest dużo rzeczy, które muszę ogarnąć sam, to ja będę kończył. No, Turcja okazała się być wielkim bunkrem. No, żebyśmy tutaj coś zaczęli robić, to musimy zrobić dużo, dużo inwestycji. Więc trochę nam to zajmie. A w międzyczasie się oczywiście z wami żegnam i widzimy się w kolejnych odcinkach. No to, cześć!